Siemanko, witam serdecznie. Będziemy sobie tutaj chodzili po takim lasku brzozowym i nie tylko. Cisza, spokój. Zaczynamy. O, tutaj mamy taką przepaść, dość dużą skarpę, ale wszędzie jest teren właśnie taki nierówny, pod górkę. Na razie schodzę, więc jest łatwiej, później będę wchodził. Jeśli tu mam sygnał, 65, no to łuska od pepeszy na bank. Zaraz zobaczymy. No i tak jak mówiłem, mamy pepeszkę, pierwszy fant. I tutaj pewnie będzie dużo tego. Spójrzcie, jaki dywan z liści tutaj przykrył kawałek pnia albo gałęzi. Ładnie to wygląda. Słyszę dzięcioła. Mocno stuka. A tu mam sygnał. Gdzieś. Bardzo duży. 91 nawet. 85, 91. Aha, dobra. Już mam. Aluminiowa puszeczka na wierzchu. Aluminium zawsze się przyda. Wiadomo. Mam tu sygnał, może nie jakiś super, 52, ale jest. No, chyba głębiej jednak. Nie, mamy tu. Co to jest? Jakiś chyba stary guzik, zjedzony okropnie. Ale tutaj taki, aha, no tak, utleniony. Okropnie zjedzony. A zobaczcie tutaj, artefakty współczesne. Taka butla złotówkę kosztowała. Po winie. A tu po piwie. Lata 90. Pod takimi pięknymi drzewami. Jest fancik, ptasia obrączka, niestety zmiażdżona. Nie wiem, kto ją zmiażdżył. Z tej strony w ogóle nie ma tej powłoki. Jakiś zwierz może, jak upolował. PZHGP, czyli Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych. No mam trochę tych obrączek. Już. Wysłałem kiedyś jednemu chłopakowi. Ale już się uzbierało znowu. A tutaj coś mi się ukazuje. Od weka. Góra. To jakaś grubsza sprawa była. Tutaj była ta obrączka. A tutaj miałem drugi sygnał i widzę już. Widzę na oko. Tutaj o. Mogę wydobyć obrączkę drugą. Tym razem w lepszym stanie. Niezniszczona. Inna zupełnie. To dziwne. W jednym miejscu dwie obrączki. Ja się tam nie znam, może to jeden ptak miał. Chyba 2008 chyba rok. Ale wygląda inaczej. Nie ma tutaj tego
PZHGP. Chyba dobrze zapamiętałem. Chyba, że to jakaś inne oznakowanie tego samego ptaka. Tylko ta nie jest zniszczona. Zaraz tu się jakaś się tragedia tutaj wydarzyła w tym miejscu. Tutaj mam sygnał na żelazo. Jak na prawdziwego złomiarza przystało. Złomik fajnie wydobyć. O kurczę, jaki kapsel zarąbisty. Ła, mam taki, ale jest mega. Chyba mam. Kurczę, muszę sprawdzić, bo nie pamiętam, czy akurat ten mam. Kiedyś z rzeki wyłowiłem taki, ale był w stanie agonalnym. Patrzcie, okocim. 95 rok. Ja nie mogę. 1845, 95, 150 lat okocim. Mega. Zaraz zdjęcie wrzucę. Tak to się prezentuje. Pisze piękny kapsel dla kolekcjonera kapslów. Kapsli to jest super fant. Nawet w dobrym stanie, powiem wam, jest naprawdę. Nawet zachowała się ta podkładka z drugiej strony. Wow. Super. 20 ile lat czekał na mnie? 28 lat chyba, tak? Wow. Kocur. Ja nie wierzę. O nie. Wow, jaki kocur. Okocim zbliża ludzi. Jaki kapsel mega. Ja nie mogę. Obok. Pokażę wam coś. Tutaj jest taki mini wąwozik. Nie wiem, czy to widać. Widać. Widać, że tutaj woda spływa i spłukuje różne rzeczy. Może i śmieci spłukuje. I tutaj był kapsel ten pierwszy. A tutaj jest kapsel drugi. Sygnał złomowy na iron. Normalnie bym tego nie kopał. Teraz kapsle bardziej dźwięczą, prawda? Widocznie z innego materiału są zrobione. Ale kocur! Ja nie mogę. Z takich kapsli, oczywiście, których nie mam, wiekowych, z lat 90., to ja się bardziej cieszę, niż jakbym tutaj 5 zł znalazł współczesne. Łoki kocur! Chłop kopie kapsel w lesie i cieszy się jak dziecko. No ale ludzie. Większość z was wie, że zbieram kapsle od 99 roku. I mam ich może nie za dużo, 2000, ale to dlatego, że ja nie piszę tam po Brazyliach, Argentynach, żeby się wymieniać kapslami. Po prostu zbieram sobie bez ciśnienia, bez spiny. Jak ktoś mi przyśle kapsle, mega jestem zadowolony. Ale nikogo nie cisnę, nikogo nie namawiam, z nikim, nikogo nie wypisuję. Po prostu sobie je zbieram. Lajtowo. No i takie egzemplarze z lat 90. obstawiam, że też może być około 95. Może 96. Chociaż jak w jednym miejscu, to może ktoś pił. Może to był jakiś light, a tamten był jakiś specjal, albo... No nie wiem, nie wiem, nie chcę kłamać. Ale tutaj jest trzeci sygnał jeszcze, zaraz zobaczymy, co tutaj będzie. Kolejna dawka kapsli, to jest depozyt kapsli. Dosłownie prawie z jednego dołka. Rozpoznajecie to? Niestety stan gorszy, ale mam sposób na doczyszczenie i nawet całkiem wychodzą dobre. Nawet wychodzą tak, że wydaje się, że z nich już nic nie będzie, a spod spodu wychodzi farba. Bo to jest tak jakby na farbie, wychodzi na farbę. 10,5 klap. Takie piwo było. Później zniknęło. Później na chwilę się pojawiło znowu. No nie. Lata 90. końcówka. I to nie... I to czekajcie. Jest tutaj chyba taka data, no, komputerowo tak wydrukowana, przydatności do spożycia, ale chyba nie uda mi się na razie jej odczytać. To nie jest jedyny kapsel, bo takich kapsli 10,5 mam tutaj dwa. O, i tutaj będzie widać. Tutaj będzie widać.
Ja pierdzielę, 16 listopada 96 rok. Data przydatności do spożycia. No to czyli piwo też mogło być z 95 roku na przykład, albo z początku 96. Ła! Mega! I trzeci kapsel, no całkowity destrukt. Z niego to już nic nie będzie. Nic tutaj nie, to jest jakiś może z oranżady jakieś czy coś. Całkowicie zgniły. Ale 10,5 klap 2 spróbuję doczyścić w domu. Zobaczymy jaki będzie efekt. Ale to nie wszystko. Dobra, na jednym ujęciu już polecimy. Bo kolejny sygnał tutaj. I jest kolejny okocim. Mam dubla. Dublet. Nie, no po prostu niesamowite. Lepiej nie mogło trafić. Może więcej wykopię, to rozdzielę pomiędzy flaminga a kaniów. Na razie mam jeden taki i komuś wyślę, a kto, no to nie wiem, piszcie w komentarzach. Chłopaki, zgłoście się do mnie, albo... No nie wiem, teraz będzie ciężko, żebyście się nie pokłócili o ten kapsel, nie? Dogadamy się jakoś, a może jeszcze coś wykopię. Lecimy dalej. Właśnie sobie czyszczę te kapsle i spójrzcie co jest na odwrocie, niesamowite. Tramwaj zwany piwkowaniem. No cóż za złota myśl. No to wyczyściłem też drugiego kapsla. I co spod drugiego wyszło? Beer it again. No takie hasła w lesie. No nie spodziewałem się, że taki content będę miał dzisiaj na filmie. Kapslowy, jeszcze takie hasła ukryte pod ziemią. No to beer it again, no to lecimy dalej. No i proszę Państwa, problem mam rozwiązany. Do obu Arturów poleci okocim, bo jest kolejny. I to nie koniec, ale nie przedłużam. Kopiemy dalej w tym depozycie kapslowym. Dario, a ty zbierasz kapsle? Chyba tak. A tym razem zmyłka i złomik wyszedł, a nie kapsel, chociaż podobny był sygnał, ale mamy tu bryłkę i w bryłce jest jakiś fant. Otwieramy bryłkę, przekonamy się co tu będzie. No gdzie to jest? O masz. W bryłce był sygnał. Czy to? Okej. Okej. Kawałek z złomiku znowu, obok. To wszystko jest w kapslowym depozycie. W obrębie. Tym razem złomiki dwa. Też się przydadzą. Jakiś metr od kapslowego depozytu. Chyba już kapselki się skończyły. Kolejna obrączka. Co to się dzisiaj dzieje? A jak nie obrączki, to kapsle. Czerwona tym razem, piękna. Piękna czerwona obrączka. Chyba 17 rok. Bo jest 17 z boku. Łapa mi się trzęsie, no ale będzie widać przynajmniej coś. Tutaj taki fajny znaczek jest. O. O, teraz widać. Dobra, kupiłem dalej. Inaczej trochę zapamiętałem butelki z tamtych czasów po piwie. Ale może to była ta butelka właśnie. Może tu był melanż po prostu jakiś. W latach 90. Bo tych butelek jest więcej tutaj. Odłożyłem je na kupę. Nie mam w co zabrać je, bo nie mam żadnego worka. O. Winczacho. Woda, dwie butelki. Piwsko. Oczywiście to popękane przez mróz. Tak jak Dario mówi. W jeziorze też to. No i ta jest cała jedna. I po tym winie też jest cała. Ja mam tylko taką małą saszetę tutaj. Może tutaj jedna butelka mi się zmieści. Czyli ta. No a kiedyś może wrócę tutaj. Chociaż to jest trochę daleko. To nic. Na razie te butelki muszą tu zostać. Oczywiście wrócę tutaj na pewno. Staram się nie rzucać słów na wiatr po prostu.
dlatego tak powiedziałem, że może, ale no wrócę tutaj, po prostu wrócę po te butelki. Cel uświęca jak leci. Okej, 10,5 klap miał swoją filozofię. No to niech leci kapsel do saszety. Postaram się przeczesać tutaj ten mini wąwóz. Czy tutaj, o właśnie, może być więcej tych kapsli. Może one spłynęły właśnie tym wąwozem. Pokażę wam dalej tutaj. O, może ktoś to na górze gdzieś wyrzucił, te butelki. Pójdę sprawdzić. I one spłynęły sobie tutaj tak, uii, z kapslami razem. No jest sygnał. Mamy kapsel, ale jest no, stan agonalny. Nawet ma dziurę tutaj wygryzioną już przez ząb czasu, więc nic z niego już nie będzie. Znaczy będzie, w hucie. No właśnie, wspinam się po tym wąwozie. No jest sygnał tutaj. Słyszycie, jak pierdzi mi wykrywacz na żelazo. No, czyli moja teoria o spływających kapslach jest bardzo możliwa. Ciekawe, czy to jest gdzieś na wierzchu. No, nie jest źle. Już nie będę zakładał rękawiczki, tylko to wygrzebię jakoś. Chodź tu. O! O! No i gdzie jesteś? O! A jednak to nie jest kapsel, tylko kawałek odłamka. No ciekawie się robi. No już jestem prawie na górze. Została mi tutaj jedna taka jeszcze skalna półka do przeskoczenia. I pod tą skalną półką mam sygnał. I to taki niezły sygnał, bo jest 63. Może być łuska. Ale obok też trochę pierdzi. Może łuska z pociskiem. Czyli nabój. Zobaczymy. Nie wierzę, nie wierzę. Spójrzcie. Kolejna ptasia obrączka. Ja zaczynam mieć teorię, że tutaj te ptaki były wyrzucane. 2009 rok tym razem. Może jakieś gołębie tutaj padnięte były wywalane do tego rowu tutaj. Ha! Tyle pytań, a tak mało odpowiedzi w głowie mojej siedzi. Tu była ta ptasia obrączka, a tam dalej dalszy sygnał jest. Tutaj już w tej skarpie. Aha. O! Słyszę coś. Kapsel. Nie, no po prostu, co tu się dzieje? Kapslowo, obrączkowy. Jakiś spot. No dobra, idę dalej do góry. Ale teoria z kapslami spływającymi jak najbardziej plausible. Jak to się mówi po polsku? Możliwa. Plausible, matko boska. Nie słuchajcie mnie. Jakie fajne grzyby tutaj są, czekajcie. O matko. O. Wygląda jak gumowe. Wspiąłem się. Jest wąwozik już przeczesany. No i co? O, jaki fajny grzyb. I co mnie czeka na końcu? No tutaj już dalej jest wypłaszczenie bardziej. Chociaż tam dalej też trzeba się wspinać. O, wrócę tu na pewno. I co mnie czeka? Co mnie czeka na samym czubku? O, tu już buteleczka. Ale współczesna. Z Lecha, bo jest podpisane Lech. Myślałem już, że będę miał rozwiązanie zagadki. Wcześniej butelki nie miały takich tutaj wąskich szyjek, tylko były bardziej takie. Z Lecha też, pamiętam. Nie jest to jakaś super młoda butelka, ale jakiś 2010 może rok. Ja już myślałem, że będę miał rozwiązanie
kapsli z 95 roku. Ale jest to bardzo możliwe. Ale pod butelką jest sygnał. Jakieś żelastwo tam siedzi. Teraz sprawdzimy. Na końcu wąwozu również kapsel, więc mam odpowiedź, że te kapsle tutaj stąd spływały na dół. Niestety te tutaj w wąwozie są w stanie agonalnym. Nie zachowały się tak dobrze jak te na dole. To ciekawostka. Na szczycie tego wąwoziku wykopałem kapsla. Oczywiście 10,5, ale chyba najlepszy stan ze wszystkich. Cel uświęca jak leci, to samo hasło po raz drugi. Zrobię małe podsumowanie. 4 okocimy takie białe, 1 mega kocur, szkoda, że nie więcej. 4 10,5 klaby, 4 obrączki, nie wiem czy 5 nie było, nie wiem, no mi się wydaje, że 5 chyba wykopałem, no ale znalazłem w saszecie, znalazłem tylko 4, więc chyba było 4, nie wiem. No trochę kapsli takich, destruktów, jedna łuska, jakiś fragment guzika, blaszki, jakieś odłamki, puszka, szprej jakiś aluminiowy. Tak to wygląda. O, tutaj to flaszkę jedną wziąłem. Ciekawe, czy to było od któregoś z tych piw. No i jeszcze pójdę sobie, bo tu jest taki okop chyba. Chyba to jest okop. No i będę wracał już do domu. Jeszcze nawet dobrze nie wszedłem w te wykopy, okopy. Wyłączyłem już wykrywacz na złom, a mimo wszystko kapsel wyszedł i to ładnie bił. I tym razem tyszczak jest, chyba też stary. Tyskie mają to do siebie, że one się bardzo nie zmieniały. Znaczy zmieniały się, ale nie tak widocznie, na przykład jak żubr, który zupełnie zmienił swój wizerunek kapsla. Wcześniej jeszcze Doilide było, czy Lech na przykład. Tyskie ma w miarę podobne logo cały czas. No ale obstawiam, że skoro jest tutaj wysyp kapsli z 95 roku, to ten tyszczak również jest z tych lat. Idziemy dalej. Ale pięknie zazieleniona brzuska. Dalej już wygląda jak brzuska, ale tutaj nie rozpoznałbym chyba. No i te brzuski tutaj rosną sobie właśnie. Tych brzusek jest tutaj sporo. One sobie tak tutaj tym okopem jak grzyby po deszczu wyrastają. I pójdę sobie tym okopem tutaj kawałeczek tylko. No i będę kończył. Ale jest fajny, malowniczy. I chciałem tutaj jeszcze właśnie przejść się. Mimo, że już zrobiłem podsumowanie i chciałem lecieć. No to lecę tutaj. Także wyruszyłem już tym brzozowym okopem. No i na oko coś tutaj zauważyłem. Nie wiem co to jest, więc włączyłem kamerę i razem to sprawdzimy. Jakiś złomik. Dziurkowany złomik. Do czego to mogło służyć? Na pewno miał jakieś zastosowanie. Ale nie wiem. Co tu robi pod brzuską coś takiego? No nic. Spróbuję to zabrać. Na razie zostawię to gdzieś tutaj. I po prostu zaraz kończę, więc będę to niósł. Razem z wykrywaczem i resztą. A po butelki wrócę. Po butelki wrócę. Strzelanko było. Mosiąc? Chciałbym się z wami pożegnać z tego okopu, z tej dziurki. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!